Cześć. No naprawdę cześć. Strasznie, strasznie, strasznie. Jestem zadowolona strasznie. Nie przypuszczałam, że taki odzew będzie. Ja od razu odpowiedziałam na te dwa posty. Dziękuję serdecznie. I pytacie mnie, kim jestem, skąd się wzięłam, dokąd zmierzam. Więc ja chciałam powiedzieć, że naprawdę teraz wysiądźcie bardzo. Wysiadajcie sobie bardzo wygodnie, bo dzisiaj normalnie nie uwierzycie, gdzie będę mówiła o książkach. No ja wiem. Ja wiem, ale wysiądźcie wygodnie i dzisiaj taki mam outfit specjalny, intelektualny, taką apaszeczkę mam taką, nie wiadomo, taki z kolorem od tego do tego. Tu mam taki napis, mam rękawki takie fajne, mam zapineczkę we włosach, okularki, mam taką szmineczkę też do tego wszystkiego w takim kolorze bezbarwnym. No, do tego mam takie spodenki. Z taką falbaneczką tutaj i takim zygzasikiem tutaj, taką nagraweczkę. No i mam balerynki z podeszwą, no i z taką kokardeczką. Tak, żeby tak na luzie wyglądać, te wakacyjnie, no i po prostu i takie różne książki. Tu mam taką jakąś, taką książkę mam, bo mam parę książek. Tu mam taką jakąś taką, nie wiem o czym, jakąś taką wakacyjną. Mam też książkę taką małą mam książkę tutaj, no taka może nie do końca, bo kolorowe są takie, prawda, jakby kto na ksero odbijał, to jakoś, no jak to można sobie pokolorować, czy coś tam jak tego. Mam też taką śmieszną książkę, bardzo gładka, bardzo fajna okładka jest. Bardzo fajna, takie. I tu jest bardzo fajne, bo w środku są zwierzątka. Na każdym jest zwierzątko. To jest takie. No, to jest taka książka. Bardzo taka. No, taka inna. Poza tym mam taką książkę jeszcze. Mam taką. Taką cienką książkę mam. No, fajna książka. Bardzo fajna książka. Taka fajna. No i mam też taką książkę. Mam taką czarną książkę jeszcze. Mam książkę taką czarną. Bez obrazków. Jest. Mam też książkę taką. Bo książki generalnie dzielimy na ciężkie i lekkie. Ja mam jedną z ciężkich książeczek taką. Jest to historia, można powiedzieć, no, można powiedzieć, że to jest taka książka o życiu, bo tu jest tak, o tym jak oczyścić swój dom, o podróżach, o tym jak popatrzeć sobie w twarz, prawda? O ziemi, o kulistości ziemi, o podróżach. Jest też tutaj o tym, jak ktoś wierci dziurę w brzuchu, czy po prostu o czasie jest też, o czasie jest też. Jest też, można tu znaleźć taki jak się zabawić. Książka, która zmusza nas do podejmowania decyzji niełatwych. I jest to jedna z moich ulubionych książek. Poza tym jest to książka dla ludzi, którzy lubią czytać w drodze. To jednak to jest książka na troszeczkę taką dłuższą trasę, tak, Wrocław Oleśnica. No i na koniec to jest hit. Przygotowałam dla Was książkę. Książka bardzo fajna. Dla cyklopa albo dla ludzi, prawda, z dwojgiem oczu. Dla takich ciekawskich. No i to jest książka, którą też można zabierać na plażę. I po prostu, jak nie masz taka, no po prostu, no zapomniałeś gdzieś tam, czy nie wiem, gdzie wsadziłeś,
ten filtr, prawda, nie wiadomo gdzie tam, no i musisz iść, a boisz się, żeby nie opalić twarzy, no to bierzesz książkę, prawda, i możesz, prawda, jeżeli ktoś nawet przyjdzie do ciebie, to możesz, otworzysz normalnie oczy. Więc to jest bardzo fajna książka, a poza tym jest bardzo milutka, bardzo fajna, taka jest, taka fajna jest, taka, no taka książeczka bardzo fajna, taka. Dla każdego można po prostu wiatraczek sobie robić, po prostu taki, czy można, nie wiem, można sobie tu wsadzić palec, można nosić jak torebkę. Są takie torebki, prawda? W kształcie książki. No więc myślę, że zachęciłam Was do posiadania książek, do... No się strasznie cieszę, naprawdę. No i... A następnym, myślę, że następny odcinek będzie o czymś, jakąś recenzję zarzucę z jakiegoś, no z czegoś tam po prostu, nie wiem. No. No właśnie, taką szmineczkę też mam jeszcze. Taką szmineczkę mam. Na momencie, przepraszam, dobrze? Przepraszam. Słuchaj! Ej! Jak to się wyłącza? No. Pa, pa.